Witajcie, kochani. Pozwolę sobie jeszcze stojąc Was przywitać i powiedzieć Wam, że rzeczywiście ta moja przygoda z książkami zaczęła się od powieści, które pisałam dla osób dorosłych, ale moje największe szczęście polega na tym, że przez ostatnie lata koncentruję się na najważniejszym dla mnie odbiorcy, na człowieku mądrym, wymagającym, dla którego książki pisze się najtrudniej. I właśnie takim odbiorcą jesteście wy. Dlatego przyjeżdżam do Leszna cała szczęśliwa, bo przywożę z sobą też książkę, która już kiedyś była na rynku, ale ukazała się teraz w nowej sukience, czyli w nowej okładce, i bardzo chętnie opowiem Wam także o niej. Ale moje powitanie z Wami chciałabym zacząć od tego, że w pewnym malutkim sensie, jeżeli oczywiście pozwolicie, to powiem, że czuję się Waszą ziomalką. Nie to, że mieszkam w Lesznie, nie to, że sąsiaduję z Wami i że kupujemy w tym samym sklepiku ulubione słodycze. Chociaż gdybym tutaj mieszkała, byłabym szczęśliwa, bo Wasze miasto jest przepiękne i od dawna się nim zachwycam. Ale to właśnie tu, w Lesznie, mieszka moja przyjaciółka, taka szczególna i serdeczna, której bardzo wiele zawdzięczam. Kiedyś, gdy rozmawiałyśmy, zrozumiałam, że wszyscy nosimy takie trudne sprawy. Wydawało mi się, że moja przyjaciółka to najszczęśliwsza dziewczyna pod słońcem, ale okazało się, że jak każdy z nas nosi swoją smutną historię. Chciałam bardzo jej pomóc w targaniu tego smutku, w tych łezkach, które, choć wiele lat minęło od jej kłopotów, ciągle jeszcze widziałam w Majki oczach. Napisałam książkę, Pozłacaną rybkę, z myślą o niej właśnie. I to jej tę książkę na początku dedykowałam. Widzę, że jeden z kolegów właśnie trzyma egzemplarz Pozłacanej rybki. To jest taka najbardziej leszczyńska książka, bo gdyby nie moja przyjaciółka, nauczycielka stąd, pewnie nie wpadłabym na pomysł, aby ją napisać. Dzisiaj Pozłacana rybka jest w kanonie Waszych lektur. Czyta ją niemal cała Polska. Jest książką wiecznie nagradzaną i wznawianą. A więc sami widzicie, że moja droga z Kaszub, gdzie mieszkam, zawsze prowadzi do Was i przyjeżdżam tutaj szczególnie szczęśliwa. Zwłaszcza, że byłam masę lat temu w Waszym mieście i kto mnie przywitał? Pan Krzyś. I dzisiaj także Pan Krzyś. Nie zmieniałem. Tak, jest nam po prostu po drodze. Czy ja mogę liczyć na to, że jako wasza w pewnym sensie ziomalka usłyszę od was ważne pytania i będę mogła na nie odpowiedzieć? Tak? Uda nam się rozmowa? Cudownie. Nie widzę kącika pod oknem, dlatego pozwólcie małe przemeblowanie, żebyśmy wszyscy mieli z sobą kontakt. Pozwolicie? Ja troszeczkę bliżej sobie usiądę i już teraz jest świetnie. Pierwsze pytanie, tak? Ojej, jak szybciutko, prosimy. A ile trwa takie napisanie książki? Pytanie świetne, a kto pyta? Jeszcze raz? Lilianka, tak? O, jak fajnie. Jeszcze raz zapytasz, kochanie, głośno. Napisanie książki. Na imię masz? Lilianna. Tak jest, Lilianna. Słuchajcie, Lila się ośmieliła, zrobiła taki ładny ukłon w naszą stronę. Co myślicie o tym, żeby nagrodzić ją brawami? Tak na dzień dobry. Bardzo Wam dziękuję w imieniu Lili i już odpowiadam na pytanie. To jest bardzo różnie. Książkę dla Was, wbrew pozorom, choć nie jest taka gruba, również piszę długo, czasami równie długo jak powieść dla dorosłych. A to dlatego, że zastanawiam się nad pomysłem. Zajmuje mi to dobre 2 miesiące. Samo pisanie może trwać 5 roku, może trwać 8 miesięcy, ponieważ lubię oddawać wydawcy książki niemal gotowe do druku. Jestem pod tym względem bardzo uparta. Mało tego,
kiedy napiszę książkę, odkładam ją do tak zwanej szuflady i po 2 miesiącach czytam. Jeśli ona mi się podoba, no to oczywiście ofiarowuję ją wydawcy, ale zdarza się, że mi się nie podoba i wówczas nie wysyłam jej do druku, zostawiam tę książkę w szufladzie, choćby na zawsze. Czyli jak widzicie, książka dla was powstaje tak samo długo jak dla dorosłych, bo wy nie jesteście mniej ważnymi czytelnikami, dla mnie jesteście ważniejsi. Muszę być naprawdę uczciwa, szczera i mieć coś bardzo ważnego do opowiedzenia, żeby się z wami tym podzielić. Dziękuję, Lilianko, bardzo. I teraz poznam kogo? Ewę? Ach, Adunia, przepraszam, takie pogłosy są. Ada, jest mikrofon. Prosimy cię. Czy pani miała jakąś nieudaną próbę w pisaniu książki? Piękne pytanie. I bardzo ci za nie dziękuję, bo byłoby fatalnie, gdybym przyjechała tutaj i mówiła wam, że moja praca jest lekka, łatwa i przyjemna i wszystko mi się świetnie udaje. Otóż wcale tak nie jest. Niektóre książki pisałam z ogromnym trudem, albo nawet z bólem, choćby Pozłacaną rybkę, która jest taką książką wymagającą ogromnego myślenia. Zdarza się, że moje książki nie spełniają moich oczekiwań i wówczas nikomu ich nie pokazuję. Czasami mam nadzieję, że minie parę miesięcy i książka mi się spodoba. Zaczynam ją czytać ponownie, ale niedobrze napisana książka albo zbyt słaba, zawsze taka będzie, więc nie tracę czasu i raczej szukam innego pomysłu. Bardzo ci, Adunia, dziękuję. I teraz jeden z kolegów. Bardzo proszę. O, ja dziękuję bardzo za pomoc z mikrofonem. Bo książkę robi jedna osoba czy więcej? Piękne pytanie, a kto pyta? Kamil. Cześć, Kamilku, odpowiadam ci natychmiast. Taką książkę, spójrzcie, taką pierwszą z brzegu, o, może pokażę wam gwiazdy z pierwszego piętra, ponieważ, albo nie, jeszcze inną. Same nowości są na tym stole. Pokażę wam książkę, która nie jest tylko moją książką, a jest książką kilkorga przyjaciół pisarzy, moich fantastycznych znajomych, z których każdy napisał jedno opowiadanie i one znalazły się w tomie Historie nie z tego księżyca. To są opowiadania science fiction, które ukazały się z okazji święta, jakie obchodzi nasz najlepszy futurolog Stanisław Lem. A więc, aby ukazała się taka książka, to każdy z nas musiał napisać opowiadanie. Potem wysłaliśmy je do wydawnictwa, więc jest kolejna osoba w tym wydawnictwie, która ma wpływ na książkę, a mianowicie szef albo szefowa, czyli wydawca. Kiedy wydawcy się książka spodoba, oddaje te wszystkie opowiadania redaktorowi. No więc znowu ktoś musi nad taką książką pracować. Redaktor robi swoje, a w tym czasie ilustrator ilustruje, czyli robi okładkę, a czasami także ilustracje, które znajdziecie w środku książki. I jeszcze nie koniec, bo kiedy nawet książka jest gotowa, no to musi trafić do drukarni. Iluż tam ludzi drukuje taką powieść, w głowie nam się nie mieści. A potem wielkimi samochodami książki opuszczają drukarnię i trafiają do hurtowni. W hurtowni także zajmują się tymi powieściami, opowiadaniami, wierszami, tomami specjaliści. Potem oczywiście jest księgarnia, no a na końcu my, czytelnicy, kupujący książkę. Czy uważacie, że mało osób pracuje nad książką? Dużo, prawda? Tak, to jest cały sztab ludzi, cały zespół, który bardzo ciężko pracuje z taką nadzieją, że kolejna opowieść, kolejna książka ma szansę wam się spodobać. Bardzo dziękuję, Kamilku, za pytanie i poprosimy o następne. Może będę wdzięczna po kolei. Podawajmy mikrofon, jeżeli on gdzieś tu jeszcze jest. O, jest na stole. Czy ciężko jest wymyślić słowa do książki? Pytanie świetne i już na nie odpowiadam. Jak masz na imię? Patryk. Patryku, pytanie bardzo ważne, bo słowa wbrew pozorom wydają nam się takie oczywiste, kiedy posługujemy się nimi w domu, tak? Chcąc, żeby mama nam zrobiła spaghetti, albo kiedy się kłócimy z bratem albo siostrą. Ach, mamy w głowie masę słów. Ale czy można byłoby z nich, wyłącznie z tych, których używamy, napisać taką ważną opowieść?
Chyba nie. Nie, te słowa, które znamy, muszą podlegać pewnym przemianom, czyli musimy uruchomić wyobraźnię, aby słowa zaczęły coś znaczyć, aby złożyły się w czyjąś przygodę, w czyjąś łezkę, w czyjś uśmiech, aby oznaczały wasze życie, aby stworzyły was, czyli bohaterów książki. To nie jest łatwe zadanie i dlatego każdy pisarz musi zaprzyjaźnić się ze słowami. Wiecie, jaką ja mam na to radę? Gdyby na sali byli przyszli pisarze, pisarki, poeci, to radzę wam zacząć od czytania innych pisarzy, bo ja właśnie tak zrobiłam. Gdy byłam w waszym wieku, pochłaniałam książki i właśnie z nich czerpałam przepiękne i ważne słowa. Dzisiaj właśnie te słowa pomagają mi tworzyć opowieści dla was. Dziękuję, Patryku. Świetne pytanie. Kto przejmuje mikrofon? Oj, tam jest taka aktywna grupa. Czy udałoby nam się dotrzeć w tamtą stronę, pod okno? Tak, tam jest mikrofon. Proszę pomóc. Jest mikrofon, świetnie. Poproszę o imię, poznajmy się. Nikodem. Basia. Jaka jest pani ulubiona książka? Świetne pytanie, Nikodem, i już odpowiadam. Ja was bardzo rozczaruję, ponieważ prawdopodobnie moja ukochana książka dla was była tylko lekturą, ale może się mylę. Pierwszą książką, którą wymienię, jest książka Astrid Lindgren zatytułowana Dzieci z Bullerbyn. Znacie? Świetnie. A wiecie, dlaczego mnie tak urzekła i jest najważniejsza? Ponieważ ja bardzo nie chciałam nauczyć się czytać. Serio. Byłam takim tumanem, jeśli chodzi o czytanie i rodzina się załamała, że nie potrafię składać liter. Tymczasem ja nie czytałam, bo miałam starsze rodzeństwo i wszyscy mnie rozpieszczali, czytając mi głośno książki. Powiedzcie tak szczerze, gdyby wam zawsze ktoś czytał książkę, chciałoby wam się uczyć czytać? Dziękuję. To jest szczere i uczciwe, więc mnie się też nie chciało. Ale któregoś dnia mój brat, widząc jak słucham Dzieci z Bullerbyn, które on mi czytał, zamknął książkę i powiedział, dalej czytasz sama, albo nie dowiesz się, co się stało. No więc ja przełykałam łzy, tupałam, krzyczałam, ale nikt mi nie pomógł czytać tej książki. I właśnie dzięki Astrid Lindgren i ciekawości, co będzie dalej, nauczyłam się czytać. I jest jeszcze jedna książka, która mnie zawsze bardzo wzruszała. Ciekawe, czy to także wasza lektura, bo to była moja lektura, ale uwielbiałam ją. Lektur zwykle się tak bardzo nie kocha. Chodzi o książkę Chłopcy z Placu Broni. Cudnie. Widzicie? Spójrzcie, jakie to jest fantastyczne. Świat się całkowicie zmienił. Ja się wychowałam w zupełnie innym pokoju niż wy. Ja miałam regały z książkami, które kupowali mi rodzice. Wy jesteście podłączeni do sieci, czyli do całego świata. Macie komórki, a w moim domu stał taki stacjonarny telefon na korbkę. Taki, który dzisiaj stoi pewnie w muzeum. Ja też zapewne niedługo stanę w muzeum, ale póki co kupiłam sobie taki telefon, jaki macie wy. Natomiast ten telefon nie należy do mojego dzieciństwa, a z waszym jest związany. I można by powiedzieć, że żyjemy w dwóch różnych światach, ale wcale tak nie jest. A wiecie dlaczego? Bo telefon i półka z książkami, i sieć internetowa, i komputer, laptop czy smartfon w waszym pokoju to są tylko dekoracje. A co nas łączy? Chłopcy z Placu Broni, czyli książka, która jest zawsze modna, zawsze cudowna i wzruszająca i zawsze potrzebna. A więc wszystko się może zmienić, ale nasze marzenia, nasza ciekawość świata, a najważniejsze, nasze uczucia i umiejętność wzruszania się, to są takie sprawy, które nigdy nie wychodzą z mody i zawsze będą nam towarzyszyły. Dlatego wcale nie mam tremy, siedząc przed wami, świadoma tego, że pewnie angielski znacie lepiej ode mnie, że świetnie dajecie sobie radę na komputerze, że potraficie w Google'ach wyszukać błyskawicznie ważnych wieści, a ja pewnie muszę, żeby to zrobić, włożyć okulary. No i tempo, tempo nie to. Mimo wszystko, zauważcie, mamy wspólną książkę, mamy wspólne przeżycia, czyli jak sami widzicie, są rzeczy, które nigdy nie wychodzą z mody. Także są takie uczucia. Dziękuję za piękne pytanie i mikrofon chyba jeszcze jest po tamtej stronie. Panowie, proszę bardzo.
Mam na imię Olek. Olek. A jaka jest pani najstarsza książka? Taka najstarsza książka, której tutaj nie mam, ale na prośbę pana Krzysia wspomnę o niej, to Teren prywatny. Napisałam ją dla waszych rodziców, prawdopodobnie dla waszych dziadków już teraz, bo wasi rodzice być może nawet tej książki nie znają, ale kiedyś ogłoszono konkurs literacki, wzięłam w nim udział. To był konkurs sąsiedzki, bo ogłosiło go poznańskie wydawnictwo. Moja powieść zajęła wtedy pierwsze miejsce i tego dnia otworzyły się drzwi do różnych wydawnictw i do mojej literackiej przygody. A więc jest to dla mnie książka bardzo ważna, zwłaszcza, że w Polsce wtedy nastawała dopiero moda na Bridget Jones, którą możecie znać z filmu. Okrąglutka blondynka, która ma niesamowite przygody i marzy o tym, żeby wyjść za mąż. Bardzo sympatyczna bohaterka, którą szczerze lubię, bo ma dystans do siebie i potrafi obrócić w żart nawet te wszystkie swoje okrutne dziewczęce doświadczenia. To była moja pierwsza książka. Dzięki niej jestem dzisiaj tutaj z wami. Bardzo dziękuję, Olku. I kolejne pytanie. Bardzo proszę. Co panią zachęca do czytania? O, jak świetnie. Z przyjemnością wam powiem. Ja wychodzę z założenia, że człowiek nie wymyślił niczego piękniejszego od opowieści. Kiedyś, kiedy nie znano druku, kiedy nie było żadnych mediów, wiem, że trudno wam w to uwierzyć, ale w prehistorii tak bywało. Pamiętacie dinozaury, prawda? Więc chwilę potem ludzie nie potrafili pisać, nie mieli takiej potrzeby, ale mieli wielką potrzebę opowiadania. Książka jest opowiadaniem. Pisząc ją, chcę wam opowiedzieć o tym, co mnie niepokoi i co, jak sądzę, może być ważne dla was. Pisząc książkę, chcę wam przekazać moje własne smutki i moje przerażenia, bo wiem, że wy je też odczuwacie. Dlatego czytanie książek jest dla mnie nie tylko taką przygodą, która pozwala mi być w każdym miejscu i z różnymi ludźmi i z ciekawymi bohaterami. Czytanie książek to dla mnie także wyobrażanie sobie czyjegoś życia. To tak, jakbym żyła w wielu krajach, w wielu domach, to tak, jakbym uczestniczyła w ludzkich pięknych uczuciach, martwiła się z kimś, ale z kimś innym także się śmiała. Książka wzbogaca najbardziej, wymaga od nas intuicji, wymaga od nas pokory i jeżeli już zaczniemy zauważać, że jedna książka jest świetna, a druga nie jest tak dobra, to znaczy, że jesteśmy czytelnikami. Ten, kto nie jest czytelnikiem, czyta wszystko to, co musi. To nie jest prawdziwe czytanie. Prawdziwe czytanie to jest szukanie swojego autora, swojego tytułu, szukanie swojej opowieści. Bardzo dziękuję. Piękne pytanie. Może teraz spójrzmy w tę stronę i... Tak? Proszę. Jaki jest ulubiony rodzaj literacki i dla pani? Przepiękne pytanie. I jeszcze raz, jak masz na imię? Paweł. No właśnie, Pawełku. Pan redaktor Paweł zadał mi ważne pytanie. Mówię pan redaktor Paweł, bo Paweł chyba będzie dziennikarzem. Tak sądzę. Więc mój ulubiony rodzaj literacki to nie jest science fiction, książka, którą wam przedstawiłam na początku, chociaż opowiadanie napisałam, bo nazywam się Kosmowska. Wszystko ma być w kosmosie, a jak wiecie, nazwisko zobowiązuje. Natomiast ja bardzo lubię realizm. To jest taki prąd w literaturze, który pozwala nam opowiadać historie fikcyjne, czyli wymyślone, ale w taki sposób, jakby one się zdarzyły naprawdę. I właśnie taki styl i takie opowieści znajdziecie w okładkach moich książek. Bardzo proszę, kochanie. A jaka jest pani ulubiona książka, którą pani napisała? Jakie to pytanie jest trudne. Jeżeli pozwolicie, przedstawię wam książkę, która mnie zdumiewa. Pewnie najbardziej. To jest skromna książka. Napisałam ją być może nawet szybciej, aniżeli inne swoje historie. Może dlatego, że miałam... Dziewczynki, mogę? Tak? Może dlatego, że miałam babcię malutką, podobnie jak Eryk.
i chciałam jej poświęcić taką ważną chwilę w życiu. Niezłe ziółko, książka o dorastającym Eryku, przepięknie ilustrowana przez Emilkę Dziubak. Jeżeli macie ochotę, to puszczę wam tę książkę w obieg, żebyście mogli podziwiać fantastyczne ilustracje. Chcecie zobaczyć? Dobra, oglądajcie, a ja wam powiem, że nie mam pojęcia dlaczego. Proszę cię bardzo. Nie mam pojęcia dlaczego ta książka zbiera codziennie nowe, świetne recenzje. Wszyscy ją kochają, świetnie się sprzedaje, chociaż nie jest lekturą szkolną. To jest naprawdę dla autora bardzo miłe. Kochani, czy ja wam w czymś przeszkadzam? O, jak dobrze, że nie. Słyszę, że nie. I bardzo proszę. A co panią zachęciło do pisania książek? Już odpowiadam na pytanie. Tylko musimy tutaj wyjaśnić sprawę w pierwszym rzędzie. Mamy jakiś kłopot? Pokaż książeczkę wszystkim, tak? Obejrzyj i pokaż dalej. Dobrze? Mogę cię poprosić? To chyba nie był dobry pomysł. Może zróbmy inaczej. Słuchajcie, okej, dacie sobie radę, tak? Dobra. Jeszcze raz poprośmy koleżankę o pytanie, żeby wszyscy usłyszeli, dobrze? Co panią zachęciło do pisania książek? Jak masz na imię? Laura. Laura, piękne imię. Bardzo ci dziękuję. Do pisania książek dla was zachęciło mnie to, że byłam kiedyś Basią, taką jak wy, dziewczynką, która bardzo chciała wierzyć, że jest szczęśliwa, ale niekoniecznie tak było. Jak każdy człowiek miałam swoje lepsze i gorsze chwile. Przepraszam was. Kochani, w czym mogę pomóc? Bo wy możecie mi pomóc po prostu jakby wspólną chwilą, tak? Mogę na to liczyć? Jak kolega ma na imię, który obok ciebie siedzi? Jeszcze raz? Janek? Nie. Tak, i bardzo się cieszę, że się poznaliśmy. Pomożesz mi w spotkaniu, tak? Nie będziecie już afer wszczynać, bo mi się bardzo ciężko mówi. Mogę o to poprosić? Tak? Dziękuję ci bardzo. Zaczęłam pisać książki dla was, ponieważ marzyłam o tym, żebyście tak samo jak ja mogli w tych moich książkach odnaleźć siebie, swoje ważne historie, bo powiedzcie mi tak szczerze, czy jest tutaj na sali ktoś, kto nigdy nie czuł się samotny, ale to nigdy, ktoś, kto... O, widzę, że jedna rączka się podniosła. To się może zdarzyć, że ktoś się nigdy nie czuje samotny. Są dwie ręce. Ale powiedzcie z kolei, podnieście ręce. Kto choć raz w klasie poczuł, że jest niesprawiedliwie oceniony przez koleżanki, kolegów? Ja też. Świetnie. A kto uznał w domu, że ta bura od mamy należała się młodszemu, starszemu bratu, siostrze, tacie, ale nie nam? I rzeczywiście tak było? Okej. Okay. Czyli tych sytuacji nie brakuje. A kto z was kiedyś zmartwił się, bo ma taki sekret i chciałby się nim podzielić, ale to jest sekret rodzinny i nie trzeba o tym mówić, nie należy. Wiecie, że tak właśnie jest. Czy zdarzyło wam się coś takiego? Świetnie, zdarzyło się. Przed chwilą właśnie każdy z was podpisał listę samotności, że przez jakąś chwilkę czujemy się niekomfortowo. I tak to, kochani, jest, że tak się czujemy. Jeżeli osoba dorosła pisze dla was książkę, robi to po to, abyście się czuli komfortowo, abyście odnaleźli w książce swojego przyjaciela albo mądrego, dorosłego, który wam pomoże. Albo wręcz przeciwnie, kogoś, kto jest od was zdecydowanie gorszy, słabszy i bardziej nieszczęśliwy. Bo dzięki temu przekonacie się, że nie tylko wy macie problem i nie tylko wy jesteście smutni. Dlatego piszę książki, żeby wam pomagać przejść tę najtrudniejszą drogę dorastania do takiej dorosłości, która jest też bardzo trudna. Ale jeżeli książka jest naszą przyjaciółką, to w niej znajdziecie niejedną radę, często lepszą od tej, którą ma dla was internet. Bardzo dziękuję za piękne pytanie, Laurze. I poznam teraz kolegę w czerwonej bluzie. Nikodem. No, Nikuś, proszę. A ile pani zarabia za napisanie książki?
Nikodem, witam w Biznes Klubie, tak? Biznes Club Leszno. Muszę ci powiedzieć, że w tej chwili zarabiam wystarczająco dużo, żeby cieszyć się tą przygodą jeszcze bardziej, ale tak się stało pewnie dlatego, że dwie moje książki są na liście lektur. Natomiast chciałabym, żebyście wiedzieli, że to nie było takie pyk i zdarzył się cud i nagle mam przyjemne finansowo życie, bo ja na niej ciężko pracowałam. Dużo wcześniej pracowałam na uczelni, każdą wolną chwilę poświęcałam na pisanie książki, co oznaczało nieprzespane noce, złego na mnie psa, nieszczęśliwe córki, które nie miały kiedy ze mną porozmawiać, a ja z trudem godziłam życie rodzinne z życiem zawodowym. To było duże wyrzeczenie. Potem wyjazdy, promocje, niby piękna przygoda, ale jeżeli ciągle pracujemy na tę swoją jakąś pozycję, czy musimy to robić, bo wydawca sobie tego życzy, to już się zaczyna niestety taka ciężka próba naszej odpowiedzialności i dorosłości. Dlatego dzisiaj mogę wam śmiało powiedzieć, a zwłaszcza prezesowi Biznes Club Leszno, że mam się finansowo dobrze, ale pracowałam na to ponad 20 lat. Bardzo proszę. A pani od dzieciństwa chciała być pisarką? Świetne pytanie, dziękuję ci, kochanie, za takie fajne pytanko i powiem, że nie. I teraz waham się, czy się przyznać, kim chciałam być, ale liczę na wasze zrozumienie. Chciałam być strażakiem najbardziej, ponieważ kiedyś podpaliliśmy z bratem firanki i wpadło dwóch strażaków i chyba uratowali nam życie. Nie to, że wybuchłby wielki pożar, ale rodzice by nas po prostu zjedli po tym, co zrobiliśmy z naszym salonem. No i widziałam strażaków w pracy i pomyślałam, że jak dorosnę, to będę gasiła wszystkie takie pożary w pokojach dziewczynek. No ale dorosłam i teraz nie gaszę tych pożarów, tylko jeszcze swoimi książkami rozpalam, bo to chyba dobrze, jak płoną wasze serca, umysły, jak jesteście ciekawi, jak się książka skończy. Chciałam także być panią WF-istką, bo kiedyś uprawiałam gimnastykę i moim marzeniem było noszenie dresu i chciałam mieć koniecznie gwizdek na szyi. Nic więcej do szczęścia nie było mi potrzeba. Muszę wam powiedzieć, że rzeczywiście to musi być silne marzenie, bo jeżeli nie jestem na spotkaniach, to zawsze mam na sobie dres i gwizdek na szyi, ale gwizdkiem przywołuje naszego psa, Spinone Italiano, pięknego wyżła Freda, który też jest bohaterem jednej z moich książek, ale nie dla was ta książka, dla waszego młodszego rodzeństwa. Dziękuję bardzo i prosimy tamtą stronę. Czy pani kiedyś przeczytała książkę o jakichś markowych sklepach? Czy przeczytałam książkę o markowych sklepach? Więc nie, chyba nie przypominam sobie takiej książki, natomiast sama pisałam o bohaterkach, które ubierają się albo w bardzo drogich markowych sklepach, albo w Ciuchlandzie. I wyobraźcie sobie, wydaje mi się, że ta, która umiała znaleźć sobie fajny ciuszek w tanim sklepie, była o wiele sympatyczniejsza od tej, która jeździła po galeriach. Zresztą jeździła po galeriach i wcale nie była szczęśliwym dzieckiem. Dziękuję za pytanie. Proszę. A kiedy pani zaczęła się interesować pisaniem książek? Oj, świetne pytanie, Lauro, i już odpowiadam. Muszę szczerze wyznać, że jeżeli są tutaj na sali ludzie opieszali, tak jak ja, którzy się do niczego nie śpieszą, to wszystko przed wami, bo ja bardzo późno zaczęłam pisać książki. Zawsze mi się wydawało, że jestem za słaba, że wszyscy piszą tak pięknie, co tam ja, więc musiałam sprawdzić swoje siły i umiejętności na konkursie literackim, bo nie chciałam nikogo zamęczać powieścią, którą napisałam. A wysłałam na ten konkurs nie tylko teren prywatny, ale także książkę dla was pod tytułem Buba. Buba zajęła pierwsze miejsce i wtedy zorientowałam się, że mogę dla was pisać. To było dawno temu, w 2000 roku, a więc zaczęłam swoją przygodę literacką od 2000 roku. No cóż, szczerze powiem,
wiem, nie byłam wcale młodą, zdolną szansonistką. Miałam wtedy 40 lat. Dziękuję. Świetne pytanie. I bardzo proszę. Nie masz mikrofonu? O, już maszeruję mikrofon do ciebie. Czy była jakaś książka, którą panią mnie zainteresowała? Właśnie. Kapitalnie, że o to pytasz. I nie wiem, czy wszyscy się ze mną zgodzą, ale ja mam taką koncepcję i się nią w życiu kieruję. Oczywiście, jest bardzo wiele książek, które mnie nie wciągnęły i nie zainteresowały. Ale uważajcie, to nie znaczy, że to są złe książki, bo każda książka ma swojego czytelnika. Jeżeli książka mi się nie podoba, przyznaję, odkładam ją na półkę. Parę razy potem sięgam po nią ponownie i zdarza się, że po roku, dwóch latach zupełnie inaczej ją czytam i nagle okazuje się ważna. Albo nagle wiem, dlaczego była taka popularna i potrzebna. A więc ja uważam, że książka nie ma was męczyć. Jeżeli nie jesteście gotowi na to, żeby przeczytać książkę, która może się okazać dla was zbyt trudna, albo jakby zbyt bolesna, albo nie trafia do waszego myślenia czy samopoczucia, jak najbardziej macie prawo nie czytać książki do końca, ale starajcie się dać jej szansę w innym momencie, bo może się wtedy właśnie okazać absolutnie doskonała. Ja tak robię. Którą pani najdłużej pisała książkę? Trudno mi powiedzieć, ale gdybym miała tutaj wybrać pośród tych skromnych książek, które z myślą o was przyniosłam, nie wiem dlaczego nie wzięłam kolorowego szalika, tak bardzo chciałam wam parę słów na temat tego kolorowego szalika powiedzieć, ale może też wspomnę o Gwieździe z pierwszego piętra. To historia nagrodzona na ubiegłorocznym konkursie Astrid Lindgren. No i została książką roku 2020, także ma świeżą jeszcze piękną nagrodę od jurorów. Muszę też wyznać, że bardzo wiele mnie kosztowało pisanie tej książki i pisałam ją trochę na raty. Bohaterka, Helenka, robi wszystko, żeby mama się uśmiechnęła, ale mama się nie uśmiecha. No więc kombinuje jak może, próbuje coraz lepiej grać na pianinie, zapuszcza długie włosy. Ma nadzieję, że mama wreszcie zobaczy, jak bardzo jest podobna do siostry, starszej siostry Lenki, której już nie ma, bo Lenka ginie w wypadku samochodowym. I właściwie od tego czasu całe życie Helenki się zmienia. Tata wyjeżdża na kontrakt, rodzice kiepsko z sobą rozmawiają. Brakuje mądrej, pięknej, cudownej Lenki, a Helenka za żadne skarby nie może dorównać siostrze. Tak przynajmniej sądzi. Tymczasem jest jedną z najsympatyczniejszych bohaterek, jakie udało mi się stworzyć. Jest dziewczynką mądrą, która wreszcie zaczyna rozumieć, że nie chodzi o to, abyśmy w domu zastąpili kogoś, kogo zabrakło. Chodzi o to, aby być sobą, aby być szczerą, uczciwą i świetną dziewczyną, która jest marzycielką i potrafi bardzo wiele. Żeby nie było tak różowo, naprzeciwko zamieszkał Mikołaj. Młody, interesujący się astronomią chłopiec, który zupełnie przypadkiem oglądał lunetą księżyc, natomiast Helenka była przekonana, że ta luneta wymierzona jest w jej okno. Czy rzeczywiście starał się Mikołaj podejrzeć swoją koleżankę z pierwszego piętra, tę gwiazdę, która tam sobie spokojnie mieszkała, czy plany były zupełnie inne? Tak czy inaczej, jak to bywa w sprawach kosmicznych i nieziemskich, dwoje młodych marzycieli musi się kiedyś na tej samej ulicy spotkać. Co było dalej, nie powiem. Bardzo proszę. A skąd pani czerpie te wszystkie pomysły na te książki? Nie dość, że bardzo długo żyję i jestem świadoma różnych problemów, jakie mamy wśród naszych najbliższych i cudownych rodzinnych kątów. Wiem przecież, jak boli śmierć chomika, a co dopiero odejście ukochanej babci. Wiem, czym jest moment, kiedy tata zamyka drzwi i nie wróci tak szybko do mamy. Do was tak, ale do mamy może niekoniecznie. Wiem, jak się
czujemy, kiedy ktoś nas obrazi i nie chce znać prawdy, a my próbujemy pukać do czyjegoś serca. Wreszcie najprostsze sprawy, takie jak niezrozumienie siebie czy kolegi, to także są małe dramaty i myślę, że właśnie te wszystkie historie, które zdarzają się wam, które zdarzały się w moim życiu, które zdarzały się moim przyjaciołom i które obserwuję, one zasługują na to, żeby stać się literaturą. Problem w tym, żeby napisać o nich tak, aby nie były zwyczajnym dokumentem, wścibską plotką, pomówieniem, czy nie budziły sensacji. Chodzi o to, żeby obudziły wasze serca, wasze współczucie, wasze zrozumienie. Chodzi o to, abyście wy poczuli się też jednym z bohaterów moich opowieści. Jeżeli tak się dzieje, to bardzo się cieszę, że wybrałam właśnie tę pracę, bo to jest i pasja, i praca. Bardzo proszę. A czy pani planuje jakąś następną książkę? Tak, dziękuję za pytanie. Przypomnij mi, jak masz na imię? Lila. Aha, właśnie, bo Lila pytała jako pierwsza, więc tylko mi uciekło, wybaczcie, jest was dzisiaj cały piękny wianuszek, ale już będę pamiętała. Tak, Lilu, jest następna książka, tym razem leży w komputerze i wcale nie czeka na ponowną lekturę, bo wiem, że się nią cieszę, uważam, że jest dobrze napisana. Czy mogę wam zaufać? Nie powiecie nikomu? To zdradzę wam tajemnicę, bo jeszcze nikomu o tym nie mówił. Książka będzie nosiła tytuł Latawce. Bohaterem jest wasz rówieśnik, Mieszko. I to właśnie on bardzo nie lubi wracać ze szkoły do domu, ponieważ pod domem, gdzie zawsze tata parkował swój samochód, parking jest pusty. Tata wyjechał. Mieszko rozumie, że tata go nie porzucił, że to tylko rodzinne nieporozumienia. Niby rozumie to, jest poważny, wie, że musi poświęcić czas swojej mamie, która nie radzi sobie z tą sytuacją, ale jednocześnie ma do taty ogromny żal i nie wie, jak będzie wyglądało jego życie. Ale jak wiecie, życie bywa pełne niespodzianek. Największe marzenie Mieszka, żeby mieć dziadka, może się przecież spełnić. I tak się właśnie w tej książce dzieje. Nie mogę zdradzić wam nic więcej, ale jest to opowieść i wzruszająca, i radosna, i chyba dobrze tłumacząca ten problem, że my dorośli czasami robimy waszym zdaniem złe rzeczy. Oczywiście, że nie jesteśmy idealni. Czasami też bardzo nasze różne postawy czy gesty was bolą. No cóż, życie właśnie między innymi na tym polega. Ale jeżeli uwierzycie, że rodzice niezależnie od tego, co ich spotkało w ich życiu, zawsze was najbardziej kochają i jesteście dla nich ważni, to może takie rewolucje domowe też potraficie przeżyć z uśmiechem, a jeśli nawet nie, to przynajmniej bez rozpaczy, czego wam serdecznie życzę jako osoba dorosła i świadoma, że my często popełniamy także błędy. Może po to, abyście wy ich kiedyś nie popełniali, czego wam szczególnie życzę. I jeszcze jedno pytanie, proszę. Ile pani nagród dostała za pisanie książek? Jeszcze poproszę o imię, wiem, że już chyba pytałeś. Patryk. Maciek? No, Maciuś po raz... Patryk! Ach, Patryk, no właśnie, no więc Patryk pytał. No już macie głupawkę z powodu tych moich kłopotów z imieniem. Patryk mi zadał trudne pytanie, bo teraz wyjdzie na to, że się będę chwalić, czy niekoniecznie. Więc powiedzieć, jakie to były nagrody? Dobrze, te najważniejsze. Wspomniałam wam o Gwieździe z pierwszego piętra. To jest rzeczywiście książka, która zyskała już przynajmniej ze dwie nagrody. Pozłacana rybka, którą ma nasz kolega, została książką roku 2007. Pierwsze miejsce w konkursie Astrid Lindgren. Sezon na zielone kasztany. Polecam wam tę historię. Jest też laureatem nagrody Astrid Lindgren. No i jeszcze jakaś książka, a Obronić królową, a to już dla trochę starszych czytelników.
Niezłe ziółko otrzymało dwie nagrody Kieleckiego Muzeum Zabawek za książkę przyjazną dziecku i bardzo ważną nagrodę Żółta Ciżemka, którą wręcza prezydent Krakowa i to jest dla Emilki i dla mnie ogromne wyróżnienie. 2 czy 3 lata temu właśnie ta książka taką nagrodę otrzymała. Jest jeszcze Buba, która wygrała w konkursie Uwierz w siłę wyobraźni. Jest jeszcze Kolorowy szalik, również w Muzeum Kieleckim. Książka przyjazna miejscu, przepraszam, dziecku, zajął pierwsze miejsce. Książeczka dla mnie osobiście dość ważna. Jest nagroda Gullivera, przepiękna, za całokształt twórczości. Drugie miejsce w Koziołku Matołku. Tylko już nie pamiętam, która z tych książek. Chyba wystarczy. Dziękuję za pytanie, które pozwoliło mi się tak strasznie chwalić. Nie pamiętam, kiedy ostatnio się aż tak chwaliłam. Dziękuję, Patryku. I może poprosimy tamten kącik. Ile zajęło pani pisanie swojej najdłuższej książki? Pisanie najdłuższej książki, a był to chyba Gobelin, powieść dla dorosłych, o pani, która nadużywa alkoholu. To był trudny temat i pracowałam ze specjalistami, którzy mi bardzo pomagali przy tej książce. Więc ono trwało chyba 4 lata. To najdłużej pisana książka, która trafiała do kosza, potem znowu do niej siadałam. Tak szczerze mówiąc, już zwątpiłam, że ją napiszę, ale powstała. Mnie osobiście nie podoba się aż tak bardzo. Dzisiaj napisałabym ją inaczej, ale jest bardzo wiele czytelniczek, które tę książkę lubią, bo pomaga im zrozumieć problem choroby alkoholowej, a jak wiadomo w Polsce w wielu domach mamy z tym kłopot wszyscy, prawda? I ci, którzy nadużywają i ci, którzy mieszkają z osobami chorymi. A więc taką książkę kiedyś też napisałam. No i zbliżamy się do końca. Wiem, że już jesteście bardzo zmęczeni. Macie oczywiście prawo, ale jeszcze widzę rękę. Ile pani książek napisała? Trudne pytanie. Słuchajcie, pomożecie mi? Kto mnie będzie wspierał teraz? Bo ja się muszę wam do czegoś przyznać, zanim powiem, ile tych książek. Więc ja jestem cienias, generalnie jestem cienias z matmy. Są cieniasy z matmy na sali? Dziękuję, dziękuję. Ale mamy klub. Super. Bardzo mnie uspokoiliście, dziękuję. Czy mogę teraz? Kiedy już wiecie, jaki ze mnie cienias, domyślacie się, że nigdy nie policzyłam moich książek. Ja wprawdzie do 100 liczę dość bezbłędnie, ale tylu nie napisałam. Sądzę, że napisałam około 30 powieści dla dzieci, młodzieży i dorosłych, ale coraz więcej ostatnio książek piszę właśnie dla was. Jest mi do was bliżej i chyba wolę takie historie. Trudno mi powiedzieć dlaczego, może dziecinnieje, a może właśnie dorośleje i uważam, że to wam trzeba poświęcić czas, abyście zadbali o nas, emerytów i starali się, żeby Polska była fajnym krajem. Bardzo mi na tym zależy. Więc trochę egoizmu w tym jest. Oczywiście nie wspominam o takich tomach, które wam wcześniej pokazywałam, science fiction, gdzie są opowiadania zebrane. Takich książek napisałam wraz z przyjaciółmi też około 10, a jeszcze, co ciekawe, przyniosłam, żeby wam pokazać jako ciekawostkę, powieść, która ma 2 autorów, a więc jest własnością nie tylko moją, ale także mojego przyjaciela Grzesiaka Zdebkę. Znacie Grzesiaka Zdebkę? Pozytywka, Kacperiada, tak? Znacie na pewno, bo to bardzo popularny bajkopisarz i napisaliśmy książkę właśnie dla was. A więc nasi bohaterowie tu są starsi niż na ogół bohaterowie w książkach Grzesia i lekko młodsi niż ci w moich. Dobrze nam się pisało. Wielki wybuch, czyli K kontra K. A więc Kazdebkę Kosmoska albo Kryspin i Ksenia. Kryspin to bohater Grzesia, Ksenia to moja bohaterka. Fajne dzieciaki, które spotykają się w sieci. Czy to bezpieczne i czy to jest dobre? Oczywiście na ten temat nie powiem ani słowa, ale na pewno w bibliotece taką książkę możecie pożyczyć i poznać naszych bohaterów. Bardzo proszę. Jaką pani książkę
Pisała najkrócej. Wiesz, być może właśnie niezłe ziółko. Tę książkę, którą pokazuję wam ze względu na piękne ilustracje Emilki Dziubak. Mogłam pisać ją najkrócej, pisałam ją zimą, ale też niewiele czasu zajęła mi opowieść o Andzi, która traci tatę. To jest książka zatytułowana Dziewczynka z parku i jest w kanonie lektur obowiązkowych. Napisałam ją w miarę szybko, bo kiedyś też byłam Andzią, tylko starszą od mojej bohaterki. Andzia, kiedy jej tata odchodzi, ma 7 lat, może 8, a ja miałam 14, ale sama ta sytuacja, tęsknota za tatą, to oczywiście były także moje doświadczenia i potrzebowałam tę książkę napisać. Nigdy nie sądziłam, że trafi na listę lektur, że będzie na licznych półkach, bibliotekach, że będzie ważna dla osób, które każdego dnia kogoś ważnego i bliskiego tracą. Nie, jeszcze nigdy takiego... Do... Pani mówiła mnóstwo razy o... ilustracjach. Tak, a mówiłam o ilustracjach, ponieważ uważam, że ilustratorzy są bardzo niedoceniani, że my, autorzy, mamy lepiej. Zauważcie, na okładce jest moje nazwisko dużą czcionką, a nazwisko Emilii Dziubak mniejszą. Tymczasem ona jest na całym świecie znaną ilustratorką. I uważam, że to już czas, aby dzielić się sukcesami z tymi, którzy z nami współtworzą książkę, że dobrze jest znać świetnych ilustratorów. Ja mam szczęście, bo pracuję z najlepszymi, z Emi Dziubak, z Marcinem Minorem, którzy ilustrują książki dla nieco młodszych dzieci. Ja sama, jeśli chodzi o rysunki, to nawet nie mogłabym się pochwalić żadną pracą przeciętną, bo kiedyś narysowałam konia i byłam z tego bardzo dumna, a moja mama spojrzała na kartkę i mówi: ogon jest fajny, okazały, a gdzie koń? Także to nie dla mnie, Laury. Zostawiam malowanie wspaniałym artystom z nadzieją, że kiedyś zilustrują także moje książki. Może drugie pytanie. A inspiracja pani? Inspiracja siedzi na sali. Chodzi o czytelników, bo jeżeli dla nich piszemy książkę, to powinniśmy mieć ich w pamięci i w sercu. Jeśli tworzę bohatera, to chcę, żeby taka Helenka czy Pola z Panny Foch, dziewczynka, która przenosi się z Warszawy na wieś i jest strasznie sfochowana, żeby te osoby dawały naszym dzieciom nie tylko jakiś idealny przykład, bo nie wierzę w idealne przykłady, ale żeby dawały wiarę, że w życiu wszystko może się zdarzyć, że nawet fatalna sytuacja może być dobrą sytuacją. Tę inspirację czerpię także z głębokiego przekonania, że chociaż spotyka nas wiele smutków, to jeśli mamy talent czy umiejętność mówienia lekko w sprawach bardzo trudnych, to mówmy, bo przecież tylko w ten sposób możemy zbliżyć się do drugiego człowieka, być przez chwilę z nim. A tacy młodzi ludzie są chyba najważniejsi i fajnie jest nie przeoczyć momentu, w którym dojrzewają. Oczywiście, kochanie. A czy powstanie albo powstał film na temat pani książek? Była taka już zakusa. Napisała scenariusz do jednej z moich dorosłych książek pani Krystyna Janda. Powieść nosi tytuł Prowincja i ten scenariusz do dzisiaj leży w mojej szufladzie. Tak się jednak stało, że umarł wtedy mąż pani Krystyny i ona wycofała się z takiego życia artystycznego, a potem założyła Teatr Polonia, a więc już nie reżyserowała filmów, ale do dzisiaj wspomina w prasie, pytana, czy będzie jeszcze reżyserem, że jeśli tak, to właśnie ma
ten scenariusz i to jest bardzo miłe. Były rozmowy różnego rodzaju, także o Bubie, ale powiem wam szczerze, że długa jest droga. Trzeba być chyba osobą medialną, bardzo o to zabiegać, a ja taka nie jestem. Mieszkam w mniejszym świecie aniżeli wy, bo w środku Kaszubskiego Lasu jest mi tam dobrze i jakby no nie jestem spragniona takich sukcesów. Natomiast było mi bardzo miło, kiedy w zeszłym roku w Krakowie obejrzałam Dziewczynkę z parku na deskach Teatru Groteska. Jest to piękna sztuka, pięknie zrobiona i to mnie bardzo cieszy. Są też cały czas rozmowy dotyczące filmów animowanych, a więc i Niezłe Ziółko ma szansę, a przede wszystkim Zając Tru, o którego walczą dwie takie całkiem duże wytwórnie. Zależy wszystko jednak od ilustratorki, bo ona jest tutaj decydująca, komu powierzy wizerunek zajączka, którego stworzyła. Ale nie myślę o tym zbyt często i dobrze mi jest, kiedy mam książki w sztywnych okładkach. Myślę, że autor musi mieć świadomość, że nawet jak powstanie film, to już nie jest jego dzieło, tylko dzieło reżysera i aktorów. Trzeba się umieć tym dzielić. I jeszcze pytanie, tak? Czy jak pani była dzieckiem, to napisała jakąś opowieść? Tak, Lauro, razem z moim starszym o 6 lat bratem. Wprawdzie nie dokończyliśmy tej powieści, zaczęliśmy ją pisać, ale mama znalazła nasz zeszyt i to miał być kryminał. Zobaczyła, że położyliśmy trupem 3 panie sąsiadki, w tym jedną, która była złośliwa i jak słuchaliśmy głośno muzyki, to waliła kijem w sufit. No to my ją uśmierciliśmy i to było bardzo niegrzeczne i mama poprosiła nas, żebyśmy skończyli z tym kryminałem, zabrała nam zeszyt i powiedziała, że mamy sobie znaleźć inny talent. To tak na wesoło. No i chyba zbliżamy się powoli do ostatnich pytań. Bardzo proszę. Od ilu lat pani pisze książki? Tak jak wspominałam, wszystko zaczęło się w roku 2000. Jeżeli tego typu pytania mają w efekcie dać odpowiedź dotyczącą mojego wieku, jeżeli jesteście ciekawi, ile mam lat, to żeby nie mieszać wiele, bo przecież jesteście cieniasy z matmy, tak jak ja, powiem po prostu, że mam dzisiaj 63 lata, a piszę od momentu, kiedy skończyłam 40, czyli 23, a właściwie 25 lat piszę książki. Bardzo dziękuję, że jeszcze tu jesteście. Zawsze jak dzieci słyszą 63, to sądzą, że ludzie w tym wieku już na ogół nie żyją. Bardzo proszę. Dlaczego pani wybrała kierunek literatury? Jeszcze raz, dlaczego? Dlaczego pani wybrała kierunek literatury? Po pierwsze dlatego, Patryk, dobrze pamiętam? Nie. Janek. No właśnie, dziękuję. Po pierwsze dlatego, że jestem cieniasem z matmy i przedmioty ścisłe zupełnie mi nie pasowały, a po drugie dlatego, że tak jak wam mówiłam na początku, pokochałam książki. Chciałam je nie tylko czytać, nie tylko rozumieć, ale także mówić o nich innym. I dlatego najpierw byłam przez kilka lat nauczycielką języka polskiego w bytowskim ogólniaku na Kaszubach, no ale potem na zaproszenie mojego promotora wróciłam na studia. Tam napisałam pracę naukową. To ta praca dodała mi pewności siebie i dzięki niej napisałam pierwszą książkę. Pewnie bez pracy naukowej byłoby to niemożliwe, ale zawsze chciałam być blisko literatury i kiedy nie wiedziałam, że potrafię ją pisać, to przynajmniej lubiłam mówić o niej moim uczniom, a potem przez długie lata studentom. Dziękuję ci, piękne pytanie. I jeśli jeszcze jakieś zmęczenie jesteście, wiem, bo to taki maraton, ale pozwólcie, niech to już będzie nawet ostatnie, żeby was nie dręczyć. Proszę bardzo. Czy napisała pani lektury, a jak tak, to jakie? Tak, napisałam dwie książki, ale nie pisałam żadnych lektur. Autor nigdy nie wie, czy jego książka zostanie dostrzeżona. I są moje książki, które nie odniosły jakiegoś wielkiego sukcesu. Natomiast tak się rzeczywiście stało, że dwie z moich powieści zostały lekturami. Możecie mi wierzyć albo nie, ale ja przez 2 lata nie miałam o tym zielonego pojęcia. Więc bywa w życiu i tak, że spotykają nas miłe chwile, a my tego nie wiemy.
Kochani, wiem, że mój czas już się zbliża. Mam nadzieję, że nie tylko do emerytury, ale po prostu do następnego spotkania pozostanie nam trochę czasu. Może tym razem wy wpadniecie do mnie na Kaszuby, żebyśmy zacieśnili tę więź przyjaźni między Lesznem a moim Bytowym czy Kaszubskim lasem. Chcę wam powiedzieć, że piękne pytania zadawaliście mi dzisiaj. Za każde wam dziękuję, bo to jest gest przyjaźni i odwagi. Podziwiam, że wytrzymaliście tak długo, bo to nie było wcale łatwe spotkanie. To druga sprawa. I trzecia, najważniejsza. Być może przyjechałam do was po to, żeby się przekonać, że ja chcę pisać dla was książki, bo na to zasługujecie. Bo to zaszczyt móc rozmawiać z poważnymi ludźmi, z młodzieżą, która wie, czego chce. Za to dzisiejsze spotkanie, które zabieram z sobą w jesienną podróż na Kaszuby, bardzo serdecznie wam dziękuję. Warto było dzisiaj wstać o 3 rano, żeby was poznać. Dziękuję wam bardzo.